Miały pokaz, mnóstwo zaprzyjaźnionych z panią gwiazd, ale zabrakło Agnieszki Woźniak-Starak z wiadomych względów. Czy był w ogóle taki pomysł, aby na przykład ten pokaz przełożyć przez tą tragedię, która się wydarzyła? Nie, nie było takiego pomysłu. Słuchajcie, naprawdę, to jest bardzo, bardzo, bardzo smutny moment. Ja naprawdę mam żałoby po Piotrze. Miałam okazję go poznać, przegadaliśmy niejedną noc. Jesteśmy w Łazienkach. Nieraz imprezowaliśmy tutaj w ich klubie. Ale ja myślę, Jezu, ja nie chcę, żeby to jakoś zabrzmiało, ale ja myślę, że Piotr w ogóle do mnie nie dociera, że jego nie ma. On dla mnie jest cały czas. On był tak szalonym człowiekiem, takim wariatem w tym pozytywnym sensie. I on jest w moim sercu tutaj cały ten czas, dzisiaj, ileś dni wcześniej. Robiłam muzykę, płakałam przy tej muzyce. To jest naprawdę dla mnie też tragedia i wielka, wielka strata. Ale ja myślę, że on też byłby za tym, on robił projekt i on by to kontynuował. Można obnosić żałoby w różny sposób, niekoniecznie na klęczkach i w kącie, tak? Oczywiście. Bo to też jest hołd niejako dla niego. W moim sercu. Pani Gosiu, to są piękne słowa, tym bardziej, że nie wiem, czy pani widziała, że na profilu Agnieszki jej ostatnie zdjęcie z Piotrem jest ona w pani sukience. Tak, wiem. Wiem, także tutaj mamy kilka takich konotacji. Jesteśmy w Łazienkach. Tak jak powiedziałam, tutaj był... po prostu jesteśmy w Łazienkach. Niech to pozostanie. Kto wie, to wie, tak? Wiem, tak, to było ostatnie zdjęcie Agnieszki w tej sukni. To naprawdę jest dla mnie wielka tragedia, dla wszystkich to jest wielka tragedia. Wielka, mówię, kilka nocy płakałam, robiąc muzykę do tego pokazu, mając przed oczami to, co się wydarzyło, mając jeszcze nadzieję, potem już jej nie mając. Ja w ogóle, do mnie to nie dociera.